naszej rozmowie, właśnie mojej rozmowie z Kamilem i z Patrykiem przysłuchiwał się promotor obu pięściarzy, współpromotor obu pięściarzy. No i czy ty lubisz takie, Mariusz, takie dramaty, czy niekoniecznie? Opowiedz, jak to wyglądało z twojej strony, bo widziałem, że przeżywałeś to mocno. Nie, zwłaszcza Kamil, to była pierwsza walka, w sumie jak wyszedł, no to było, wyglądało to okropnie. Zaraz w drugiej rundzie bodajże został znokautowany. No ale co pokazało? Tutaj było bardzo ważne dla chłopaków, żeby się pokazali w odpowiedni sposób. Są tutaj ludzie od ich menadżera, czyli od Hemona, które przyzwali. Przede wszystkim chcą zobaczyć, czy mają materiał na walki telewizyjne na następnych terminach. Tak samo Kamil, jak i Patryk w sumie zdali egzamin. Przede wszystkim Kamil, dlatego że w sumie dwa razy został znokautowany w jednej rundzie, potrafił w jakiś sposób odbudować się, wyjść i zniszczyć przeciwnika. Jeżeli chodzi o Patryka, no sytuacja podobna. Przeciwnik, który był dużo większy, dużo mocniejszy. No zrobił z nim porządek. Zrobił to bardzo szybko, w sumie dwie rundy. No, wracając do Kamila jeszcze. Przeciwnik, którego miał, to jest typowy przeciwnik, który może się spodziewać w przyszłości. Ten facet ma więcej knockoutów, aniżeli Kamil miał walk zawodowy. Tak, 22 do 19. Tak. Także test zdany w sumie bardzo dobrze. Nie było jakichś fajerwerków tutaj, żeby to były jakieś nie wiadomo jakie sceny w boksie, no ale to nie byli zawodnicy ściągnięci ze Słowacji czy z Czech. To byli zawodnicy, którzy reprezentują pewny poziom i po prostu jeżeli ich nie skończy, oni się nie poddadzą. Z odpowiednim doświadczeniem, także wydaje mi się, że egzamin jest zdany bardzo dobrze. No zobaczymy, chłopaki wyjeżdżają w następnych dwóch dniach z powrotem do Polski, gdzie mają odpoczywać przez następne trzy tygodnie. No i wracają tutaj i jedziemy dalej. Mariusz Kołodziej błyskawicznie, po żołniersku, w swoim stylu podsumował walki, które dostarczyły nam więcej emocji, niż mogliśmy się spodziewać, a jednocześnie pokazały jedną rzecz, która w Ameryce się zawsze sprzeda i zawsze można pokazać. Chłopaki pokazali serce, pokazali, że są twardzi, a to w boksie się liczyło i zawsze się będzie liczyć. To jest przede wszystkim to i chłopcy naprawdę mają serce do walki. Troszeczkę popracują, posparują z odpowiednimi sparring partnerami przed następnymi walkami, na pewno możemy się piąć w górę.